Ale jednak ty nie boisz się, że Denis może gdzieś tam złapać cię na jakiejś gali, czy nawet nie wiem, na gali, gdziekolwiek możecie. No wiesz, jak było z Piotrem Szeligą, nie? Mhm. Bezpośrednio załatwił sytuację i właśnie trener Bandel, trener Bandel i Dawid, oni się mówią, że nie zdziwiam się, jak Denis na przykład pojedzie do Gdańska i załatwi z tobą sprawę inaczej. Mhm. No ja bym się zdziwił, jakby przyjechał. Mhm. Więc jak coś, odpowiadając na twoje pytanie, nie boję się. I jak potrzebuję, to zapraszam. Nigdy się niczego nie bałem, więc to tak samo, jakbym ci zadał pytanie, nie boisz się, że jak wyjdziesz z hali, to cię pierdolnie? No dobra, ale wiesz, to jest co innego. Jednak to jest przepychanka medialna z gościem, który słynie z tego, no który jest jednak bardzo takim, wiesz o co chodzi, odważnym typem. Znaczy no tylko pierdoli, że jest odważny, bo na razie wszystko w pizdę dostaje. To bardziej odwaga to jest, wiesz, wyjść i tam udowodnić, a nie tak jak powiedziałem na telefonie tam, na tych rundkach, że podbieganie do Dondiego, od którego dostał w pizdę, potem rzucać bidonem w niego. No to jest odwaga, no jeżeli w twoim jakimś takim mniemaniu, że to jest dla ciebie odważny mężczyzna, no to ty masz problem, nie ja, moim zdaniem, bo skoro ty uważasz takich facetów za odważnych, gdzie dostał w pizdę na walce i potem lata na wywiadach bidonami rzuca, no to moim zdaniem, Kasiu, ty masz problem z czymś, nie ja, że on jest jakiś odważny. Dla mnie nie jest odważny. Nie, Kasiu, że nie konfrontuję swojej opinii, tylko opinii internautów z tobą, więc pytam ciebie o zdanie, jakie mają internauci. Moja opinia o Denisie jest zupełnie inna i mogę ci ją później przedstawić. No jak później, no to później przedstawisz. No pewnie ludzi by interesowało, skoro rzucasz takimi słowami, też twoja opinia tutaj, no ale mi to ogólnie rybka, bo mi nie interesuje moja opinia. Mi koło chuja lata Denis i te jego, kurwa, wiesz, straszydełka, nie? Ja nieraz, wiesz, sobie w różnych sytuacjach dawałem radę, więc nie boję się. A nawet jakbym miał, kurwa, tak jak do Szeligi podejść z kolegami, też się nie boję. Morda, nie szklanka. Po prostu tak mnie uczyli od małego i trudno. No. No dobra. Słuchaj, ale na przykład po tym telefonie albo w ogóle jakoś w innych terminach włodarze z tobą rozmawiali Heiliga, żeby taką walkę ci zaproponować? Jak były jakieś rozmowy, czy nie? Jakieś były, no ale to na razie prywatne, więc za dużo nie chcę tutaj mówić. Ale...